Super bohater. Dawno, dawno temu, kiedy szczęśliwe dzieci jeszcze chodziły do szkoły, w klasie małej Ani pani wychowawczyni ogłosiła bal przebierańców. Dzieci miały za zadanie wybrać sobie jednego z ulubionych bajkowych bohaterów i się za niego przebrać. Dziewczynka rozradowana wyszła ze szkoły i powiedziała do swojej mamy: Mamusiu, mamusiu, muszę ci coś powiedzieć. Nasza pani ogłosiła bal przebieranców w naszej klasie. Chciałabym się przebrać za wróżkę Anastazję z mojej ulubionej bajki. Dobrze, moja kochana córeczko. Pójdziemy do sklepu i kupimy wszystkie potrzebne rzeczy. Tego samego popołudnia mama z córeczką poszły na zakupy. Pani sprzedawczyni pokazywała wiele pięknych, kolorowych sukienek. Ania przymierzyła jedną, drugą, trzecią i po pewnym czasie znalazła bajkową, różową sukienkę. Mama kupiła jeszcze różdżkę i skrzydełka dla swojej małej, latającej wróżki. Lecz gdy wychodziły ze sklepu, Ania ujrzała swoją koleżankę z klasy. Ona też wybrała się ze swoją mamą do sklepu po strój na bal. I okazało się, że kupiła identyczną sukienkę jak Ania. Dziewczynka się zasmuciła i powiedziała do mamy: Nie chcę mieć takiego samego stroju jak inni. Chciałam być wyjątkowa, ale teraz już nie będę. Jak mam mieć taką samą sukienkę jak moje koleżanki, to wolę już nie iść na ten bal. Mama uspokajała córeczkę, mówiąc: Nie martw się, kochanie, coś wymyślimy. Kiedy nadeszła noc, mama wyciągnęła swoją maszynę do szycia, potrzebne materiały i uszyła dla swojej córeczki strój pięknego, zielonego krokodyla. Kiedy nastał ranek, Ania, gdy tylko wstała, przymierzyła strój. Niestety, dziewczynka nie tego oczekiwała. Pomysł mamy nie spodobał się małej córeczce. Czas mijał. Bal zbliżał się wielkimi krokami. Dzielna mama nie poddawała się. Pojechała do sklepu, kupiła wiele różnych kolorowych materiałów i szyła inne stroje. Chciała jedynie uszczęśliwić i zadowolić swoją córeczkę oraz przywrócić jej nadzieję pójścia na bal. Niestety, każda nowa propozycja stroju nie podobała się dziewczynce. Mama miała coraz mniej pomysłów, była już zmęczona. Bardzo chciała coś wymyśleć, ale nie potrafiła. Pewnego wieczoru mała dziewczynka podeszła do swojej mamy i zapytała: Mamusiu, czy mogłabyś mi uszyć zwykłą, czerwoną sukienkę z białymi guziczkami? Oczywiście, kochanie, ale to będzie tylko zwykła sukienka. Twoje koleżanki będą mieć piękne, oryginalne stroje, balowe suknie. Na pewno chcesz zwykłą, czerwoną sukienkę? Tak, mamusiu. Odpowiedziała z uśmiechem córeczka. Nadszedł dzień balu. Czerwona sukienka była już gotowa. Mama zawiozła swoją córeczkę na bal. Była jednak nieco zmartwiona, gdyż bała się, że dziewczynka będzie czuć się źle wśród pięknie wystrojonych koleżanek. Ania miała na sobie jedynie zwykłą, czerwoną sukienkę, w której mogłaby chodzić do szkoły na co dzień.
a nie na długo wyczekiwany klasowy bal przebierańców. Dziewczynka natomiast była bardzo radosna, uśmiechnięta. W podskokach biegła na salę, gdzie już rozbrzmiewała muzyka do tańca. Pobiegła do swoich koleżanek i dumnie kręcąc się prezentowała swój skromny strój. Mama Ani, idąc powolnym krokiem szkolnym korytarzem, rozglądała się i patrzyła na wiszące gabloty. W pewnym momencie zatrzymała się, a jej wzrok wpatrywał się w tablicę, na której był napis: „Kim chce zostać?”. Pod spodem były rysunki z podpisami zawodów, które dzieci chciałyby osiągnąć w przyszłości. Na samym dole w rogu była praca małej Ani z podpisem: „Chcę być jak moja mama”. A wyżej rysunek małej dziewczynki z ukochaną mamą, ubraną w zwykłą, czerwoną sukienkę z białymi guzikami. Dziewczynka wyjrzała zza drzwi sali balowej, spojrzała na mamę i uśmiechnęła się. Wzruszona mama wszystko zrozumiała. Ze łzami w oczach przytuliła mocno swoją ukochaną córeczkę. Droga mamo, twoje dziecko zawsze patrzy na ciebie jak na superbohatera. Drogi tato, twoje dziecko ma w tobie najlepszego superbohatera, jakiego tylko mógł otrzymać od samego Pana Boga.